Kochani, witajcie na kanale. O matko i córko, witamy was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Już wypuszczamy pieska i zaczynamy nagrywać haul niespodzianka dla córki Pauliny. Mnie. Mam nadzieję, że widzieliście już poprzedni odcinek niespodziankowy, czyli niespodzianka dla mamy. Ciuchy przygotowała, kupiła Paulina i muszę wam powiedzieć, że tamte stylizacje no zrobiły na mnie wrażenie. Odjęły mi co najmniej kilkanaście lat, więc chyba dobrze, nie? Mam nadzieję, że twoje też mi nie odejmą, bo pomyślą, że mam 14. I co wtedy? Nie, nie, nie. Moje stylizacje ci raczej lat nie odejmą. Mam nadzieję, że ci się spodobają. No mi się twoje stylizacje podobały. Mam nadzieję, że podołam. Ja kupiłam ubrania i buty dla Pauliny właśnie w Stradivariusie. Tylko ten sklep odwiedziłam, bo po prostu zauroczyło mnie to, co tam widziałam po prostu. I poszłam praktycznie w jednym temacie, chociaż jest wyjątek i myślę, że od tego wyjątku właśnie zaczniemy. I w ogóle może zaczniemy. Pierwszy komplecik jest taki taką bazą, ponieważ czarną kurtkę, jakąkolwiek masz, czarny płaszcz masz, czarne buty masz, białe kurtki masz, więc tutaj ci dałam po prostu komplecik, który wpadł mi w oko, bo ja lubię tego typu komplety, więc może ty też polubisz. No i jak ci się podoba to, co widzisz? Wiesz, teraz możesz założyć płaszczyk, jakieś buty. Jakieś buty? Dobra, założę płaszczyk, buty. Mogą być sneakersy, mogą być mokasyny, mogą być botki. Nawet szpilki mogą być. No. Bo takiego kompletu spódnica, bluzka chyba nie masz, co? Nie, nie mam. Nie, nie, raczej nie. Raczej nie. No dobrze to wygląda, dobrze to wygląda. Figurka ale jest ładnie zarysowana. Co ty do tego chcesz, wiesz, wystylizować? Nie, tego akurat nie stylizuję. Aha, ja ci to mówię. Jest po prostu. To jest po prostu taki komplecik, okay. Mi się spodobał. Tutaj nie mam całych stylizacji. Jeżeli tutaj o to chodzi, bo do innych mam buty, mam kurtkę, mam. Ale tutaj mi chodziło tylko po prostu o ten komplet. Nie podeszłam do tematu tak jak ty, całościowo. Okay. Bo stwierdziłam, że nie będę brała żadnej kurtki, żadnych butów, no bo czarno-białe no, masz rzeczy, pewnie. Więc nie ma sensu kupować kolejnych. No super, bardzo dobrze się czuję. 90 zł za bluzeczkę i 100 zł za spódniczkę. No i generalnie są to fajne elementy, które można nosić zarówno jako komplet, jak i osobno, nie? Tak. Ja mam kilka w swojej szafie i bardzo lubię. Spoko, bardzo fajnie. Czyli co, zostawiasz? No zastanawiam się, zobaczyłam co tam mam, mam dalej. Masz i mam. Czy to jest sukienka jesienna, to ja tam nie wiem. Ale moim zdaniem jest przecudowna. To jest taka ekologiczna skóra w kolorze czekoladowym z takimi przeszyciami, przetarciami i kosztowała 200 zł. Tak? Tak. 200 zł, więc nie aż tak dużo jak na taką sukienkę. Cudna! Też tak myślę. Cudna jest! I teraz tak, kochana. Do tej... Kurde, nie dała mi tych wysokich butów. Tu są jakieś... Nie. Miałam trzy pary butów, kochani. A ale na paragonie? Właśnie sprawdzam. Nie, dwie pary, dwie, a mówiłam i jeszcze te buty, żeby ich nie zapomnieć, bo one tak stały z boku, jaka załamka. Tamte buty pasowałyby do czegoś innego, co mam tutaj, ale teraz po prostu zauważyłam, że ich nie mam. Aha. Ach, i tak mi się teraz przykro zrobiło, jajku, jak mi się przykro zrobiło. No nic, do tej sukienki, bo możesz ją stylizować różnorako i właśnie do jakichś szpilek i tak wiesz, na... elegancko, ale tak w sposób drapieżny. No. Ale możesz też ją stylizować przecież jako coś codziennego, prawda? Tak, no, mi się wydaje. Znaczy tak, jak myślę sobie o czymś codziennym, to na przykład myślę sobie o studiach. Na studiach bym tak nie pojechała. No na studiach nie, ale na przykład możesz założyć takie buty, żeby tak nadać tej sukience charakteru codziennego. Okay. Albo na przykład takie cięższe. To imituje taką starą skórę, tak, która po prostu właśnie pracowała na dziadku albo na babci po prostu przez 20 lat i gdzieś tam im służyła na 40 lat. Naprawdę te rzeczy są tak gustowne, tak nieoczywiste. Uwielbiam Stradivarius.
I tych butów w takim stylu jest w Stradivariusie mnóstwo, znaczy w różnym stylu. I takie na takiej mocnej podeszwie, i takie mokasynki. Były też botki na słupku z taką wyższą cholewką, ale niestety nie było twojego rozmiaru. Chciałam właśnie do tej sukienki, ale nie było twojego rozmiaru. A te, które były też, wzięłaś, to co to było? To były zwykłe kozaki z taką cholewką do kolan. A w jakim kolorze? No w takim właśnie. W takim właśnie. Ale na płaskim i na takiej mocniejszej. Może nie na aż takiej mocnej podeszwie, ale na takiej, wiesz, grubej, takie stabilne buty. Widziałam, że były też takie glanowate, wysokie. Tam chyba było z 5 czy 6 różnych rodzajów, super, żeby można było dopasować. Więc jeżeli wam się spodoba akurat to, co widzicie, no to koniecznie przyjrzyjcie się tym butom, bo można właśnie stylizować różnorako. No ja nie wiem, czy do tej sukienki nie chcesz te buty spróbować, no, czy nie? Ja mam te mocne. Nie wiem jeszcze, na które buty bym postawiła. Raczej na mokasyny, na te delikatniejsze. Mhm. Chociaż i tak... Bo te mi trochę psują efekt tej sukienki, tak, chyba. Tak, tak, mi się też tak wydaje. No, ale sukienka, kochani, piękna, Jezu, jest prawda? Boska. Masz do niej jakąś kurtkę? Mam do niej kurtkę. Aha, kupiłam ją ostatnio. Masz ją? Mam ją. Masz ją? Nie wiem, czy to jest na pewno ta sama, ale tak, ja to jest moja kurtka. Hello. Nie widziałaś? Nie widać, że to jest ona. Ja się śmiałam, że czuję się jak w kurtce od dziadka, nie? Jezu, no dobra, to spoko, zaoszczędziłaś, zaoszczędziłaś. Ale nie widziałaś, jak byłaś w Stradivariusie, to nie widziałaś tej sukienki. Nie. Ja bym w ogóle, o, jakoś tak ją, żeby była taka krótka. Jezu, ej, czat, Jezu, boska jest ta sukienka. Pięknie. Jezus, jak się cieszę, że nie widziałaś tej sukienki, że jej nie zauważyłaś, że ja ją wyczaiłam. Wow, jak się cieszę, mam oko. A jeszcze, czekaj, to jest mój pasek, który też sobie kupiłam. Tak, pasek widziałam, tak, bo chciałam ci go dzisiaj buchnąć. No pewnie, że tak, wiesz, to zawsze jest dodatkowy element. No pewnie, że tak, super. Ta sukienka dostała takiego pazura, nie? No. Teraz nie jest tylko sexy, jest też tak rock'n'rollowo. Tak. Sukienka zostaje pewnie, ekstra, co? No, pytasz, kochana. A żeby tak jeszcze inaczej było, no to może na przykład założyć bluzę. Ona to możesz założyć potem kurtkę i to jest taka codzienna, taka mocna stylowa, po prostu ze spódnicą. Bo kochani, z tego samego materiału były spodnie długie, były shorty, były właśnie takie spódnice ołówkowe z rozcięciem. Naprawdę różne, różniaste można sobie seciki budować. I co, i jak? Też okej, chyba, nie? Te brązy fajnie ze sobą grają, nie? No i idąc po prostu, bo mi się tak spodobało to, co widziałam, idąc już po prostu za ciosem do tej kurtki, bo właściwie to miał być taki secik, krótka taka spódniczka, no, z szerokim paskiem, plus właśnie ta kurtka. No ale coś musisz jeszcze mieć, właśnie, więc na przykład możesz mieć tą bluzę. Okej. Na początek. Dobra. I możesz sobie buty zmienić na przykład, nie? No i miały być właśnie te wysokie kozaki. I one by to pasowały. I one by do tej krótkiej spódniczki pasowały. I tak to widziałam po prostu. I tak nawet myślałam, że najbardziej ci się spodoba. No ale kurde, tak no nie przyuważyłam. No. Tak pewnie było. Za dużo rzeczy miałaś przy kasie pewnie. No właśnie, no całe mnóstwo. No i co powiesz o tym komplecie? Bardzo stylowy, lekko drapieżny. Podoba mi się. Ja tutaj przed chwileczką Paulinie powiedziałam, że tutaj by jej się przydały takie skarpety. I dlatego lubię takie roztrzepane włosy mieć. I co? Fajny komplecik, nie? No super. No. Uwielbiam swoją kurtkę. Naprawdę nie wiedziałam, że ją mam. Dobra, i teraz będziemy z tym kompletem kombinować. Okej. Okay. Tutaj jest tak z pazurem, ale jednak codziennie ta bluza dodaje takiego luzu, prawda? Tak, tak. Ale możesz na przykład mieć taką obcisłą bluzkę pod tą kurtkę, czyli zmieniamy bluzkę, okay, zostawiamy wszystko, możesz buty sobie zmienić. No i tutaj te kozaki, będę płakać. I know, ja rozumiem twój ból, ja rozumiem. I na to twoja super kurtka, czyli można sobie budować naprawdę fajne zestawy. Ja po prostu nie wiedziałam,
wiedziałam, co mam brać w tym sklepie. Te ubrania mają charakter, one wyglądają, jakby miały duszę po prostu. Ktoś już w nich chodził, ktoś w nich coś przeżył, nie? Tak. I jak? A to lata 90. chyba. I jak? Nie wiem, chyba laska sexy. Jak sobie to ubierasz? No tak, przecież widzę już, że jest fajna laska, to co będę z niej nie robić laski, jak jest fajna laska? I mamy jeszcze coś, co ją troszeczkę przybuzi, rozjaśni, czyli ten jasny kolor sprawi, że będzie całkiem inny odbiór tego zestawu. Weselszy na pewno. Tak, tak, tak. No super. Znaczy tutaj nie ma w ogóle co być niepoprawne i co wyglądać źle. Po prostu wiesz, tak. różne takie pomysły na ten zestaw tak, dawałam. Tak. Już jesteś taka delikatniejsza, z charakterem, ale tak, delikatniejsza, nie? No, dobra, to mamy coś jeszcze w brązie, takiego śliskiego. Tak po prostu będzie pasować. No po prostu chciałam kombinować, jak tylko mogłam. A ja kupiłam sobie takie bluzeczki, tylko z tyłem wyciętym. Aha. Mam taką samą, tylko z gołymi plecami. Okej. Okay. No super, też tak zgrabniej, nie? Chociaż do tej pory to najbardziej mi się podobała bluza i ta taka cieniowana bluzka. Teraz tego bym na przykład mokasyny. No proszę bardzo. Mogłabyś jeszcze te kozaki założyć, nie? No te kozaki to w ogóle byłoby, bo nie wygrywam wszystkich no, stylizacji. Tak, tak. No z tymi butami to jest takie delikatniejsze, prawda? Poprawniejsze. No ale fajnie, bo ta teraz jest tam właśnie taka mniej rockowa, nie? Mhm. Taka bardziej grzeczna. No. Dobra, i mam jeszcze czarną bluzkę. Żeby tak przyciemnić. Jezu, wszystko. Ja się tych bluzek na. Dobra, już koniec, już mam bluzkę. Dlaczego ona nie wygląda jak kurtka dziadka? No w tej stylizacji to nie wygląda. W tej stylizacji wygląda naprawdę dobrze. I przy czarnym golfie też jest naprawdę super. Nie no, jest rewelacja, serio. Naprawdę. Fajnie, i z czarną super. Bluzką też super. No i co zostawiasz? No, będę się musiała zastanowić, czego nie zostawiam. Zastanawiam się nad tym, tak na poważnie zastanawiam się nad tym kompletem w paski. Zastanawiam się, jakbym go miała na tą porę roku wystylizować. Mokasyny, i snickersy, prochowiec, znaczy trench. No ale to już są takie ostatnie dni jesieni, nie? Ja już teraz jednak stawiam na swetry trochę bardziej. Ale zobacz, to, no. Ale zobacz, na przykład jakieś fajne takie emu w czarnym kolorze. Emu w czarnym kolorze i taka kurteczka. Taka z korzuszkiem, w białym kolorze albo w czarnym. No, ale wciąż i to noga, nie? A tobie założyła rajstopy, rajstopy są teraz modne. Dobra, piszcie kochani w komentarzach, w której wersji Paulina podoba wam się najbardziej. Aha, no dobra, bo ty kończyłaś. Dobra, weszłam ci w słowo. Mówiłaś o tym komplecie z paski. Się stara, no a reszta, no to znaczy kurtki z siłą rzeczy nie będę zostawiała. No i nie wiem co z bluzeczkami, no bo też bez sensu jest brać bluzki, które mogę mieć w domu po prostu bez sensu. Tak, musisz sobie przeanalizować, no, tak, co masz. Ale generalnie to baza, czyli spódniczka i sukienka, no to na pewno zostaną. A któreś buty ci się spodobały na tyle, żeby je chcę zostawić? Chcę zobaczyć te kozaki wysokie. O, kozaki. I to do takiej krótkiej spódnicy byłoby tak najbardziej. Bo teraz znowu do tych butów mogłabyś założyć jakieś właśnie fajne rajstopy, nie? Które by zrobiły też robotę. No nie wiem, trzeba się nad tym zastanowić, ale generalnie jest nad czym, więc bardzo się cieszę. Dziękuję za ten odcinek i dziękuję cała za zakupy. Cała przyjemność po mojej stronie. No i to tyle od nas dla was w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że się wam on podobał i oczywiście jak zawsze subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. O matko, córko, papa kochani. Bajo. Wytrzymałaś.